Nie tak dawno temu pewna dzielna, lecz psotna myszka odkryła świat, który stworzyłem dla zapomnianych animków. Myszka stawiła czoła wielu wyzwaniom i wyborom, lecz ostatecznie ocaliła pustkowie przed całkowitą zagładą z pomocą nowego przyjaciela, Oswalda, szczęśliwego króliczka. Z Oswaldem u boku sprawiła, że dobro zatriumfowało nad złem, a rodzina znów była razem. To był dopiero początek. Gdy zapomniane animki odbudowywały swój dom, wielkie zło czaiło się za rogiem. Tak, zmieniłem się i jeszcze jak. Nie jeden popełniłem błąd, lecz nowy dziś mam plan. Nie chcę walczyć o pustkowie, już o tym cicho cyk. Naprawić chcę to, co było złe, niech w to nie wątpi nikt. Musicie mi uwierzyć, nie kłamię nigdy przecież. Źle się dzieje, przyjaciele, w tym wąwozie nic nie wiecie. A ja mam plan, po waszej stronie gram. A ja mam plan, bohatera znajdę wam. Na niecnej uważajcie, tamtędy chodzić strach. Tam potwory są potworne, jak w najgorszych snach. Ja przyszedłbym tu wcześniej, lecz pecha miałem znów. Trzęsienie mnie złapało, sami wiecie, szkoda słów. Zewsząd coś grozi nam, nie zmyślam nic o nic. Pustkowie czeka klęska, więc razem trzeba być. A ja mam plan, ale nie dam rady sam. Czy już wiecie, że bohatera trzeba nam? Bo nikt jak wy tak nie podpowie mi, kto będzie bohaterem, czy może ty, czy ty, czy ty, czy ty! Oswald, to ty! Ze mną ty, a z tobą ja. Bohater z bohaterem! Zaczyna się zupełnie nowa gra. I tak Hortensia i Gaz skierowali się do zamku, by porozmawiać z jedynym animkiem, który mógłby pomóc im w potrzebie. Nieustannej pracy. Gaz skonstruował urządzenie, dzięki któremu los pustkowia znajdzie się ponownie w rękach pewnej, odważnej myszki. Ouk! Gdzież on jest? Już powinien tu wrócić. O, Redy! A to ci dopiero lądowanie? Ale bardzo się cieszę, że was widzę. No, co się dzieje? W samą porę, Miki! Pustkowie znowu staje się bezczynne, a przez te zniszczenia po wstrząsach... Mało tego! Szalony doktorek wrócił! Tak? To gdzie jest Oswald? Tutaj! Ale się o ciebie martwiłam! Przepraszam, nie chciałem, ale... Rozmawiałem z doktorkiem. Przyszedł nas ostrzec przed atakiem złych stworzeń. Powiedział, że są półkleksowe, półanimatroniczne, a wszystkie są złe. On coś chyba knuje, tak przeczuwam. Oj, Hortensio, chyba każdy zasługuje na drugą szansę. A może spróbujemy dotrzeć do sedna sprawy? Gdzie szalony doktorek? Pomaga z remontem ulicy Niecnej. Niestety trzęsienie rozstroiło projektory, więc musimy pojechać pociągiem. No dobrze, skoro koniecznie chcecie rozmawiać z szalonym doktorkiem. Szybko! Uciekajmy!